Cieszymy się, że przyszliście tak licznie. Cieszymy się, że przyszło do nas tylu ludzi, fanatyków Zagłębia. Jestem szczęśliwy, że mogę tu stać przed wami. Jeżeli ktoś miałby z państwa jakieś pytania, proszę zadawać. Myślę, że najpierw zróbmy sobie pytania, potem zrobimy sobie wspólne fotografie. Każdy, kto będzie chciał z naszymi piłkarzami, ze mną być może też. Co ewentualnie by pan zmienił? Co wtedy było nie tak z dzisiejszej perspektywy? No, dziękuję za takie pytanie, bo mogę się może i wytłumaczyć. Czekałem się po 11 kolejce, gdzie miałem 7 punktów. Odszedłem z Zagłębia. Sam, tak jeszcze raz mówię, bo ktoś nie miał takiej wizji jak ja. Ja tutaj nie przyszedłem grać o utrzymanie. Każdy to mówi, ale uważam, że my jako faceci, jako piłkarze musimy też zacząć po prostu wyciągać też wnioski między sobą i tak, takie było moje stanowisko. Chciałbym, żeby o tym klubie jak najmniej mówiono, niepozytywnie. To jest jakby dla mnie też takim priorytetem, żeby trochę wyciszyć te wszystkie rzeczy, żebyście pomagali nawet jak nie idzie. Bo wydaje mi się, że zasługujemy jako klub. Wydaje mi się, że zasługujemy na tą szóstkę. Prawe, że było wiele meczów, w których no spokojnie mogliśmy, nawet grając trochę słabiej, że tak powiem po piłkarsku, przepchać te mecze. Arka, Opole czy Gniewiańska Katowice to będą trudne mecze, ale każdy jeden tu nie będzie łatwego, więc wy jesteście potrzebni. Zapełniajcie ten stadion. Tyle. Jest akademia.